Dzień dobry, nazywam się Witold Orłowski, jestem ekonomistą i głównym doradcą PwC w Polsce. Proszę Państwa, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wszyscy zmagamy się w tej chwili z problemami, z epidemią koronawirusa, a z drugiej strony i pewnie jeszcze co gorsza, wszyscy zmagamy się z tym poczuciem niepewności. Nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co się będzie działo, tym bardziej nie wiemy, w jaki sposób działać, nie wiemy, w jaki sposób dostosowywać się, nie wiemy, jak długo to wszystko potrwa. My też tego nie wiemy, ale chcemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami, naszymi ocenami, również naszymi pewnymi poradami co do tego, w jaki sposób w takiej sytuacji można się zachowywać, w jaki sposób można funkcjonować w firmie, jakie są najważniejsze sprawy dla polskich firm. Ja będę zajmować się i będę mówić o stanie gospodarki. Będę zapraszać partnerów PwC, którzy będą informowali o tym, co słyszą naprawdę na rynku i co naszym zdaniem jest najważniejsze w tej chwili w działaniu firm. Także zapraszam do udziału w naszych spotkaniach. No i zaczynamy spotkanie pierwsze od oceny tego, co się dzieje w gospodarce. Proszę Państwa, odpowiedź jedyna, uczciwa jest taka, że my nie wiemy, co się dzieje w gospodarce. Nie wiemy, nie mamy danych statystycznych, które by nas o tym informowały. Trzeba być realistą. Kryzys, tak naprawdę ta sytuacja kryzysowa zaczęła się w Polsce, w Europie dopiero w marcu. Pierwsze dane o sytuacji w marcu, o przemyśle na przykład w marcu, będziemy mieli dostępne dopiero pod koniec kwietnia. Wcześniej będziemy mieli dane na temat inflacji. To też jest ciekawe, bo wiadomo, że z jednej strony dynamika cen w Polsce dość wysoka ostatnio, będzie pod presją w dół obniżki z powodu recesji, z powodu taniejącej ropy na przykład, a z drugiej strony w górę ją pcha w tej chwili spekulacja. Górę ją spawcha panika, no również osłabienie złotego, które póki co nie jest bardzo silne, no ale jednak kilkadziesiąt groszy już złoty stracił. Także zobaczymy, jak będzie z inflacją, no ale w tej chwili pewnie dla firm najważniejszą sprawą jest jednak produkcja. Nie mamy, jak powiedziałem, danych ani w Polsce, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. Mamy tylko pewne wskaźniki, które są zbierane na podstawie informacji z przedsiębiorstw. Takim najbardziej w tej chwili pewnie wartościowym wskaźnikiem jest tak zwany indeks PMI, PMI, czyli indeks stworzony przez menedżerów zajmujących się zakupami dla firm. Ten indeks dzisiaj został ogłoszony dla zarówno Stanów Zjednoczonych, jak dla Niemiec i Eurolandu. Wszędzie jest oczywiście spadek, wszędzie jest pogorszenie. Popatrzcie Państwo na to, co się stało w Niemczech. Ten indeks jest tak skonstruowany, że poziom 50 oznacza, że tyle samo firm wskazuje na poprawę sytuacji, co pogorszenie oczekiwane. Jeśli jest poniżej 50, no to znaczy, że większość firm mówi o pogorszeniu. Przemysł niemiecki od ponad roku jest w recesji, ale następowała tam poprawa i już udało się w lutym osiągnąć poziom 48, czyli prawie tyle samo firm oczekiwało już poprawy, co spadku. Niewiele mniej w każdym razie. Natomiast teraz pogorszyło się do 46 mniej więcej. I to oznacza, że przemysł niemiecki pracuje, no, chciałoby się powiedzieć, na pół gwizdka, z tym, że nie ma tragedii. No, jednak on cały czas produkuje, zobaczymy, jak będzie dalej, wraz z coraz większymi zaostrzeniami narzucanymi na przemieszczanie się ludzi. Natomiast prawdziwy dramat mamy w usługach, które do tej pory trzymały właśnie niemiecką gospodarkę, trzymały wzrost w Niemczech. Do tej pory indeks był powyżej 50, w tej chwili nastąpił spadek do 35, czyli mniej więcej 2/3 firm sektora usług niemieckich mówi, oczekujemy pogorszenia, 1/3 oczekuje poprawy. To cały czas nie jest tak, że wszyscy mówią, że będzie gorzej, ale załamanie jest dramatyczne. W historii nie było tak wielkiego załamania. Także mamy w gospodarce sytuację, w której nie wiemy, jak duże jest załamanie produkcji, ale z całą pewnością mamy już w tej chwili recesję w Europie i no, Polska pewnie recesji też nie ma. W Stanach Zjednoczonych recesja pewnie też już się zaczyna. Mamy silne ograniczenie produkcji, mamy fatalne nastroje. No, mamy rządowe pakiety wsparcia, które są prawie wszędzie podobnie skonstruowane. To znaczy po pierwsze wsparcie dla zatrudnienia i ludzi, po drugie wsparcie dla małych firm, aby nie utraciły płynności. No i po trzecie to zalanie rynku pieniędzmi po to, żeby
nie zabrakło kredytu dla gospodarki. Złośliwcy powiedzą, żeby nie zabrakło kredytu na zakup obligacji rządowych. Ale zobaczymy, jak to będzie działało. W tym razie póki co finanse są w takim oczekiwaniu, co się stanie po spadkach potężnych i na giełdach i osłabieniu walut, ale w tej chwili wszyscy czekamy. Dane prawdziwe będą dostępne dopiero gdzieś w kwietniu, jak mówiłem, ale wiele wskaźników, które pozwoli sobie wyrobić jakąś ocenę sytuacji, będzie dostępne wcześniej. Będę o tym Państwa informował. A teraz chciałem poprosić Michała Masterza, który jest partnerem PWC odpowiedzialnym za rynki klientów, no, o taką odpowiedź, no, a co tak naprawdę wynika, co mówią nasi klienci, co mówią ludzie w gospodarce, jak się firmy jak się znalazły w sytuacji i jakie są w tej chwili największe zmartwienia. Michale. Dziękuję, Witku, witam cię serdecznie i wszystkich Państwa. Ja muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tego twojego komentarza, bo ta sytuacja makro ma takie, powiedziałbym, automatyczne w dzisiejszych czasach sprzężenie na to, co widać, co słychać, co się dzieje w firmach, w biznesie. I faktycznie te firmy, podobnie jak państwa, rządy, gospodarka w skali makro, one też działają w takim trybie zdecydowanie kryzysowym, czyli większość firm, zwłaszcza te, które były przygotowane, miały jakieś plany do zarządzania kryzysowego, mają sztaby kryzysowe. W tych sztabach mamy osoby odpowiedzialne za te takie kluczowe w tym momencie obszary, czyli ludzi, zasoby ludzkie, finanse, sprzedaż, komunikacja i ta zewnętrzna i wewnętrzna, czy łańcuchy dostaw, czyli to, na czym w tym momencie oni się skupiają i praktycznie w takim trybie praktycznie dziennym monitorują, zarządzają, korygują. Dzięki, Michale. A powiedz mi jedną rzecz. My mamy już jakieś nasze wstępne przemyślenia dotyczące tego, co firmy, na co powinny zwracać uwagę. I tak trochę w kontakcie z firmami. Jakie są te, jakbyś komentował te nasze 6 obszarów, które ustaliliśmy? Również co jest w tej chwili najważniejsze i co, na co najbardziej należy zwracać uwagę? Dzisiaj dość ogólnie, potem będziemy mówić szczegółowo. Tak, tak, oczywiście. Znaczy, my faktycznie mamy 6 obszarów, na których chcielibyśmy się skupić. W wsparciu firm, ale nie dlatego, że je wymyśliliśmy sami, tylko dlatego, że faktycznie w rozmowach z biznesem wiemy, że to jest w tym momencie dla nich absolutnie krytyczne, jest na najwyższym punkcie ich agend, jeśli chodzi o zarządy i właśnie sztaby kryzysowe. Myślę, że takim pierwszym punktem na pewno są zasoby ludzkie, czyli czy pracownicy są bezpieczni, czy są w domach, czy ta praca zdalna została dobrze zorganizowana, czy jakieś elastyczne formy pracy, które musiały być wprowadzone, są skuteczne i spełniają oczekiwania, czy ewentualnie braki w zasobach związane czy z kwarantanną, czy z jakimiś niefunkcjonującymi technologiami uniemożliwiającymi pracę zdalną są odpowiednio zabezpieczone. Także to na pewno jest taki punkt numer jeden. Natomiast jeśli ludzie są bezpieczni, to tak naprawdę punkt numer dwa, tak trochę odświeżamy stare dobre powiedzenie biznesowe, cash is king i to jest chyba taki drugi obszar dla wszystkich bezwzględnie w tym momencie krytyczny, czyli przejście w takie praktycznie dzienne czy tygodniowe planowanie zasobów gotówkowych po to, żeby utrzymać płynność, przeglądnięcie dostępnych finansowań zewnętrznych, te, które są szybko możliwe do zorganizowania, przeglądnięcie inwestycji planowanych, przeglądnięcie kosztów tak zwanych stałych, może nie są stałe, czy monitorowanie chociażby wspomnianych przez Ciebie, Witku, programów rządowych, które też mają na celu pomoc właśnie w utrzymaniu płynności. Także to jest taki drugi obszar na pewno niezmiernie istotny. Prawo i regulacje, myślę, że to jest w sposób naturalny dość istotny obszar w tym momencie. Po pierwsze pojawiają się nowe regulacje, trzeba je monitorować, sprawdzać, na ile są adekwatne do naszych potrzeb i starać się je w pozytywnym sensie wykorzystać. No a po drugie trzeba działać zgodnie z tymi regulacjami, które są w czasach bardzo nietypowych i monitorować, czy tu nasze zachowania są odpowiednie, czy spełniamy wszystkie wymogi związane czy z płaceniem podatków na czas i tak dalej, no ale są też pewne rzeczy kontraktowe, które w tym obszarze myśmy usytuowali, kontrakty czy handlowe, czy na wynajem powierzchni biurowej, kwestie związane z siłą wyższą i tak dalej. To jest bardzo, bardzo duży obszar, który tutaj trzeba zaadresować pod kątem
bezpieczeństwa firmy i zgodności z obowiązującym prawem. Kwestia kolejna to bezpieczeństwo. Mamy bardzo duże rzesze ludzi pracujących zdalnie, czyli w sieci. Pod kątem cyberbezpieczeństwa jest to na pewno zupełnie nowa, nietypowa sytuacja. Jak jesteśmy do niej przygotowani, w jaki sposób te dane przepływają i na ile są bezpieczne. Sprawdzenie tego i upewnienie się, że nie ma tutaj dodatkowych ryzyk, jest na pewno niezmiernie istotne. Kolejny, czwarty obszar, obrona przychodów. Na pewno jesteśmy w takiej sytuacji, że wiele branż, w zależności od tego oczywiście, co produkujemy, czy co sprzedajemy, gdzie jesteśmy usytuowani, jesteśmy tym mniej lub bardziej dotknięci, ale na pewno przestawienie się na nowe kanały dystrybucji, najlepiej oczywiście online, na ile jesteśmy z tym gotowi, jak wyglądają nasze programy lojalnościowe, jeśli mamy klientów indywidualnych, co w nich zmienić w dzisiejszych czasach, żeby one wciąż były skuteczne, jak wyceniać nasze usługi i nasze produkty w tej sytuacji, gdzie popyt i podaż jest zupełnie zachwiana. To na pewno jest obszar, który nie może zostać pominięty. No i kwestia łańcuchu dostaw, tak? To na pewno obszar, który od kilku dobrych tygodni już był przez wiele firm obserwowany, bo przecież ten kryzys zaczął się w Chinach, gdzie wielu poddostawców ma zlokalizowane zakłady produkcyjne. Jakie mamy alternatywy, jakie mamy alternatywne scenariusze dla produkcji, dla zapasów, jak to wszystko monitorujemy. To są chyba takie najważniejsze punkty, o których nie możemy zapominać. Tak, dziękuję Michale. Proszę Państwa, będziemy na bieżąco z Wami. Musimy ratować gospodarkę, musimy ratować miejsca pracy, musimy ratować firmy. Będziemy na bieżąco informować, co się dzieje, jakie zarówno informacje płyną z całej gospodarki, jak od przedsiębiorstw. Będę zapraszać partnerów do WC po to, aby bardziej szczegółowo omawiać pewne obszary, o których Michał wspominał, tych działań, które należy podejmować. Mam nadzieję, że razem to wszystko przetrzymamy i z czasem odbudujemy. Dziękuję bardzo.